Na ten dzień czekali nie tylko miłośnicy piłki nożnej czy koszykówki. Pierwsza duża impreza w odnowionym amfiteatrze, czyli Games Day, zgromadziła rzesze fanów. Wszystko w ramach Dni Tarnowa 2018. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i życzymy sukcesu. Jak wiemy, finał będzie o 21:30 i na pewno będzie tutaj wielu kibiców. Bardzo się cieszę, że mamy w Tarnowie gości z zagranicy. Jest nasz przyjaciel z Weszprim. Najwięcej chętnych chciało się zmierzyć w wirtualnych zmaganiach FIFA i NBA. Aktualnie czekam przed meczem, koncentruję się, chcę jak najlepiej zagrać. Przyszedłem ze względu na mojej dziewczyny głównie, która jest pasjonatką gier. I chciałem pooglądać też różnych graczy, jak grają. Przyszedłem tutaj zagrać sobie w 1:16, niestety już odpadłem, także krótka przygoda, ale fajnie, fajnie zorganizowany, fajnie turniej, emocje na pewno były. Bardzo fajne wydarzenie, można pograć w piłkę nożną, czyli w FIFA, w koszykówkę, w NBA, tak jak tutaj właśnie widać. No, fajne miejsce, niedawno oddane amfiteatr, po latach takiego niebytu, teraz mamy piękny nowy amfiteatr i bardzo fajny pomysł zorganizowany właśnie przez telewizję z Wami, przez Andrzeja. Ale FIFA i NBA to nie jedyne atrakcje, bo na chętnych czekał także symulator F1. Uczymy, krótko mówiąc, ludzi jeździć z użyciem profesjonalnego oprogramowania. Pokazujemy im, jak to jest prowadzić prawdziwy sportowy samochód po torze z użyciem oprogramowania, którego autorem jest Mercedes i które zostało zaprojektowane do testowania umiejętności kierowców wyścigowych na torach F1. Także bardzo fajny kawałek symulatora, pokazujemy to ludziom. Póki co bardzo się wszystkim podoba, także mam nadzieję, że zainteresowanie nie spadnie. A to już symulator rowerowy. Przygotowaliśmy tutaj taki oto trenażer do przejechania się, do symulacji obciążenia, do przyjeździe pod górkę. Każdy może tutaj sobie podejść, przejechać się, sprawdzić się swoją wytrzymałość, wydolność. A na koniec dnia wielki finał, czyli pojedynek o zwycięstwo w ramach FIFA World Cup. Nic dodać i nic ująć. Wielkie brawo. Niesamowita rozgrywka. No i oczywiście moja ulubiona karta.